Witajcie kochani w dzisiejszym filmiku. Też mnie namówiłyście do tego filmu. Dziękuję wam bardzo za wszystkie maile. Pozytywna energia z nich płynie niesamowicie. Więc dzisiaj przychodzę z filmikiem. I to jest filmik, w którym pokażę, jak się szybko pakuje na wyjazd jednonocny. Wyjeżdżamy wieczorem do mojej przyjaciółki. Tam nocujemy i rano wracamy do domku. I teraz tak. Najważniejsze chusteczki z biedry, wiecie, ja uwielbiam. Chusteczki są też do wszystkiego, do zmywania makijażu, do przetarcia rąk w podróży. No i do tego, do czego są wyprodukowane też oczywiście. Na odświeżenie oddechu guma Orbit. Moja ulubiona, innej nie potrzebuję. Wiadomo, trzypak każdej. Aha, no tak, właśnie chciałam wam powiedzieć o tej paście Biała Perła. Słuchajcie, no, ja zrobiłam oddzielny filmik. Przepraszam, głos. O, tak lepiej widać. Zrobiłam oddzielny filmik o Białej Perle, więc teraz się nie będę rozwodzić. Wróćcie sobie do tego filmiku. Tu mam już taką końcówkę, także akurat na podróż, na jedną noc, że tak powiem, umycie zębów naszej trójki kilka razy, więc wystarczy zdecydowanie. Waciki i ziaja do zmywania makijażu. To nie jest ta dwufazowa, tylko ta zwykła. Dwufazowa już jest w trakcie zamawiania. No ja jestem pod wrażeniem. Muszę wyprowadzić też tą z Biedronki. Może nie zamówię, faktycznie zrobię filmik o biedronkowych produktach, bo ja też bardzo często robię tam zakupy i się wcale tego nie wstydzę. Na twarz, żeby nie brać dużo, że tak powiem, kosmetyków, no to jest tylko jedna noc, nie oszukujmy się, więc na twarz, na dekolt i wykorzystam go też jako balsam, żeby nie brać moich wielkich albo tych małych, których nie lubię. No cóż, krem jak krem, delikatnie pachnie, także spoko. I mówię, żeby nie brać czterech produktów, wezmę jedna noc spokojnie rano, aby zrobić makijaż, wystarczy zdecydowanie. Malutki ręczniczek do twarzy, pomoszowy, jak mówiła moja młodsza kuzynka. Znaczy pomarańczowy, zwyczajny, mały taki, podręczny, żeby ktoś, kto nosi, ten się nie prosi. No i tutaj jest mój kuferek, widzieliście. A, no tak, słaba jakość była tego filmiku. I teraz w kuferku są magiczne rzeczy. O, będzie go widać spokojnie. Rzeczy magiczne, czyli dwa moje ulubione pędzle do blendowania i do potem, aby makijaż ładnie się rozprowadził na całości. Dwupak, powiedzcie mi, podpowiedzcie. Błyszczyku, tak, można go używać pojedynczo i można go używać podwójnie. Zobaczcie, dwie dziurki. O, dwie dziurki. O, widzicie. Mój niezawodny balsam na usta. Bym powiedziała nawet miód na moje usta. On się prezentuje tak. Już wiele razy go pokazywałam. To jest mój ulubieniec. Zawsze do niego wrócę. Nie jest drogi, a naprawdę robi wiele. I teraz moja baza pod cienie. W środku wygląda tak. Też niedługo się zdenkuje, ale jeszcze sporo jest jej. Sporo jej jest. Ok. No i co? I maskara, którą też chcę już domęczyć. To brzydko powiedziałam, domęczyć. No ale faktycznie jest już tutaj na użycie kilku razy. To jest brązowa maskara, widzicie? Ta troszeczkę widać. O, to lepsze słońce. O, lepsze słońce, lepsze światło oczywiście. No i moja ukochana paletka. Ten out of ten. Ona już jest. W sumie mogłam ją zdenkować, ale specjalnie trzymam, wiedziałam, że będę jechała na tą jedną noc. Więc no tutaj zobaczcie, tu w samym kąciku jest tylko kawałeczek, tu w samym kąciku jest kawałeczek, no najwięcej jest tej ciemniejszej masy, tego ciemniejszego cienia, bo go najmniej używam, ale akurat te zużyję przez te dwa dni, przez tą, no tak, bo rano pomalowanie i już pewnie zdenkuję i po prostu pokażę wam moich ulubieńcach. Zawsze do niej wrócę. Teraz testuję te dwie, które mam pozostałe. No ale
średnio mi się podobają. Chyba do niej wrócę na 100%. Lusterko ma. No i dwie kosmetyczki. Ja mam bardzo dużo kosmetyczek, też nakręciłam o tym film, ale akurat stwierdziłam, że jest tych kosmetyków mało i są takie dość płynne, więc postawiłam dzisiaj na bezbarwność. Dwie zamykane na, o, na to cudo, także nic nie wypłynie, nawet jak się rozleje. Nie rozleje się na pewno, bo jedziemy własnym samochodem, więc będzie wszystko w porządku, ale przezorny zawsze ubezpieczony. I taki szybki filmik, co mam w mojej torebce na jednodniowy wyjazd, na jedną noc. I teraz tak, wracamy ostrością. I teraz tak, nie wiem, czy też pokazać Wam stroje. Pokażę Wam tylko po szybku, na szybko. To są te dwie bluzeczki, które Wam ostatnio pokazywałam w holu zakupowym. To jest ta wódeczka, to jest taka morska zielonkawa, trudno określić. I z tyłu ma tą koroneczkę. Tył zakończony koroneczką, tak ładnie brzmi. I ta druga brzoskwinka, to jest taka z diamencikami i na dole jest też troszkę dłuższa. One obydwie mają te długie rękawy, mówiłam Wam, na troczki, także jak będzie ciepło, to można sobie podwinąć, także spokojnie. I teraz mogę Wam pokazać mój uniwersalny strój, czyli te dwie bluzki, jakiekolwiek bluzki, ale żeby dobrze leżały. I pokażę Wam moje uniwersalne spodnie. To są takie beżowe, na szeroką gumę, nie mają żadnego sznurka ani nic. O, są wielkie w tej kamerze. No to jest L-ka. Mogę Wam nawet pokazać. No to jest XXL. Zaraz Wam pokażę, jeżeli to Was interesuje. O, coś nie tak jest, ok. Także taką wielką kokardę mają na jednym z boków. Mhm. Strasznie długie i zakończone mankiecikami, jak garniturowe, dość ciepłe. Ja nie wiem, co to jest za materiał, ale to na pewno nie jest bawełna, tylko coś sztucznego. Beżowe na podróż i potem rano, albo odwrotnie, i potem rano zapnę może sufak i guziczki, żeby rano się odświeżyć po kąpieli, po zrobieniu makijażu. Będzie też przebranie. I tak, moje czarne. Też je widzieliście w holu, jestem z nich zadowolona. Pokazuję guziczki, bo są takie same, ale tego drugiego nie zapięłam. Och, jaka ja jestem niedobra. Już, o. Te nie mają żadnej gumki, mają szlufki, ale ja nie noszę pasa, bo one się trzymają i wyśmienicie na biodrach. Są bardzo uciągliwe, tamte poprzednie też, ale te chyba bardziej. Mają kieszonki po bokach, tamte też mają, tylko że głębsze. O, te mają takie, o, tylko pół dłoni wchodzi, ale wystarczy, przecież nikt nie będzie nosił rąk w kieszeni, przynajmniej nie ja. Te są troszeczkę krótsze, czyli takie troszeczkę za kostkę, naprawdę. Wyższa dziewczyna miałaby, myślę, przed kostkę. No i co? No i mówię, taki uniwersalny strój zawsze do wszystkiego pasuje. Jak nie mam już się w co ubrać, czapie, dwie bluzki, które pasują do tych spodni, wyśmienicie. No na podróż też, wiadomo, no, suknia, spódnica, spoko, rajstopy, ale po co się męczyć, jeżeli ktoś lubi, oczywiście, spoko, wielki szacun. Na podróż nie gniotą się obydwie pary spodni, także to też jest luz. I tak, i jak Wam się takie szybkie filmiki podobają, spontane, to wiecie, co zrobić. O, moje żółtowate paznokcie. Wiecie, co zrobić. Jak Wam się nie podobało, to też wiecie, co zrobić. Dajcie znać. I ja się z Wami żegnam. Pa, pa. I ja się z Wami żegnam. Pa, pa.